No to właśnie było to. Tak, bo on wszedł jakby do jego ciała. Jeszcze zatęsknimy do tych czasów. No pani ma jeszcze bardzo mi miło. Kołam, do zobaczenia. Nie zagramy się tak. Do zobaczenia. Jak super białeś. Nie, super. Jesteś super, naprawdę. Dzięki, to podaj mi cześć. Chłon, bardzo fajny gościu, naprawdę super, super. No super, już wiem, że kupujesz na saksofon, żeby było, jak byłam kiedyś raz na rok zajrzał. Nie? No jasne, bo to taka tania inwestycja saksofon. No, saksofon. On się pytał, ile kosztuje saksofon. Średni. Ale to honorowy czy... No, tak. Dużo, nie? Kilkadziesiąt jest tam, nie? Czy nie aż tak? Kilkanaście? Yes, excuse me, lady.
I ask someone something. Czy tam ta gitara jest czynna? A rzeczywiście. Proszę bardzo. Gitara, na którą też się Sławczy stworzyłeś. To tak wiesz, piśniaczka. No, dalej działa na szczęście. Niebieski to lejko zabiera Thank you.
zdania. Dawen wadenno sudbo, wreszcie i wreszcie i w zmiewie i w zwiedza, tak da uwać na Krakawa, wezmą sisa w drugą, patają z jarda stawy, na wieżdę i układa. Ja mam to jest taka piosenka z
A Peter, so this Peter.
On się słynął tym, że że na egzaminie z rosyjskiego, tak, pan, no to Kielar, jak będzie, ciocia jedzie pociągiem. Ciocia jedzie pociągiem. Ja będę do niego i mu to powiem. Albo no w taksówce, to też koledzy mi opowiadali, w Moskwie w taksówce z lotniska, tak, to do taksówkarza powiedział: poprioszę na czerwionej plijacji. Wszystko miał pięknie od razu, natychmiast przetłumaczyć na rosyjski. Każde zdanie musiał na rosyjski natychmiast tłumaczyć. Super, ja. Ale ja gdzie nie pójdę, każdy wie coś o Kluczborku. Super. No, na przykład słynna scena z filmu Rejs, prawda? Panie Kazimierzu, proszę podać klucze. Lubię patrzeć, jak ona się tam nie rozbiera. Nogami nie w ramionach, Tylko, że z Kluczborka. Słuchajcie, kurczę, Igor ma tak świetny tutaj monodram o, wiesz, fucking foreigners, że... Ale po angielsku niestety. Po angielsku, no. Tak. Ale pisze jeden po polsku, więc... Ale ja już jesteś Polakiem. Po polsku, dobra. Polakiem z Kluczborka. A czy w sensie znasz polski normalnie? No Polakiem jestem, czyli tak. Czyli może ten sam monodram musisz po polsku? Nie, to nie będzie to. Czemu? Nie wiem. Każdy mi to proponuje, ale nie. Nie wiem, nie? Bo ja tym takim prostym angielskim to piszę i to tak, nie wiem. To prostym polskim to piszę. Jak chcesz. Something is no yes. Kurwa, coś jest nie tak. Kurwa pomiędzy tymi. Tego bardzo często nie wiem. Ja tego nie wyobrażam. Co? Angielski z polskim. Tutaj nie jest. Tam gdzie co? Nie wiem, dlaczego to piszę. Słyszałaś, Agnieszka, to? Co? Something is no yes. Coś jest nie tak. No jest. No tak. No jest. No jest. Kto ma wstręt? Ja mam wstręt, bo dwie grupy dzieci się zgłosiły mi na angielski. Patrzę osoby. Można mieć wstręt, bo wybrali sami najgorszy. Rodzice bardzo chcieli. Ja w trzecim momencie. A uczysz angielskiego? Tak, ja najmłodsze. Wow! Oprócz tego, że wszystkie dzieci w przedszkolu. Ale mniej więcej to jest tak, że mam tu wszystkie wszystkie grupy, oprócz tego jeszcze raz w tygodniu dwie grupki, takie małe. Jak małe? No tak, 28, 6 lat. Tak, 6 lat małe. Tak małe. Ja teraz miałem taki warsztat w szkole.
I właśnie były takie małe i potem większe i te 40 były. A ja zaprosiłam Zosię u nas na to, żeby zrobiła nam wykład dla dzieci o źródłach odnawialnych. Zosia? O czym? No bo ona skończyła. O źródłach odnawialnych, źródłach energii. Skończyła tą pani budę? Kończy. No i dobra, powiedziała, że przyjdzie, nie ma problemu, zrobiła taki prosty wykład, ale ja zachorowałam. Ja to miałam nadzorować, więc poprosiłam koleżankę, żeby to nadzorowała akurat maluszki. No i mówię jej, że będzie mieć jedno maluszki, tak powiem tylko trzy zdania, a potem niech idzie na starszaki, to już powie coś więcej. No i ona przychodzi do mnie potem w klasie, może kiedy powiedzieć, mówiła, że na modre, to takie głupie. Mówię, ale nie, co, nie możliwe. Opowiedziała im, że smog, a ona, że smog wawelski. Ona, że nie, o to chodzi. Ja mówię, nie, no niemożliwe, bo moja na pewno by wiedziała, co to jest smog. Suma summarum okazało się, że miałam dwóch szubach maluszków, to totalnie nic nie wiedziała, a moja grupa nie miała. Czyli o smoku to słusznie wypadają. Tak, o smoku tak, o smoku już niekoniecznie. Jest trochę ognia. Ale przyszła, powiedziała. Bardzo fajnie. A ja uczę Ukrainki. O! Trafiam z zamyśleku. I było napisane, że to jest najłatwiejsze pytanie, które mogę zadać. To jest jedna napisana, że koń, który został ogólny zajęciem, tylko nie był już mój, ta jedna linia wypełniła swoich, a tego króla nie to jest interpretacja historii. To jest po prostu czas. Kreatywne podejście. Dla króla Trojana. Brzmi równo. A ten król Edyp, ja tylko powiedzieć ogólnie, nie? Zaczytam, żeby chociaż taką wywołuję. Król Edyp, jak zabił ojca, dlatego go zabił, bo babcia go wyczuła. No bo i tyle. Skąd wiesz, może biła? Nie no, wiesz. Co ty mam zrobić w tej sytuacji? No na ciedziutkę. Na dwójkę. Babcia go biła, a ciocia go nauczyła. Babcia pada. A o ciocie już wychowała mnie pytać. Jestem co by wynalazła. Ale moja koleżanka kiedyś malowała Ukrainy, które dostarczają przyjemności mężczyznom. Ale co malowała? Takie kurtyzany. A, kurtyzany! Ukraińskie! Ale słowo! No i ona im tam tłumaczy, nie wiedziała, o czym z nimi rozmawiać. Mówi, co lubicie jeść, bo ja to dzisiaj mam na obiad na leśnika. A co to jest? A to jest takie coś, co się zwie jak szlug. No, w sumie tak. To dzieci tak powiedziały? Nie, no to Ukraińki właśnie. Kurtyzany. Aha, ale jest tak? Mamy słowa na leśnik? Nie, ale skojarzymy z szlugiem. Ciekawe, jak jest na leśnik, to powiem. Ciężko za tym, to są to na leśnik. Nie, na leśnik. To są pierogi. Na leśnik. To jest pełnię z mięsem. Oni nie takie jadą, jak pierogi. Pierogi takie głowy mają z tym. A pelmienią takie jak... Czemu nie grać? Ja byłam w takiej knajpie ukraińskiej. To jest ravioli, ale takie są duże. To było uniwersytet. We Wrocławiu. Nie wiem, jak to są. Na leśnik. I było bardzo dobre. Chyba wino było bardzo drogie. Na Bosni za karafę, gdzie tam za 7 się płaci 35, a tam się płaci. Czego? Bo moja rodzina jest Ukraińska. Myślałam, że euro. Nie dałam. Nie dałam. Patrzą, gdzie to jest i jak. I na pewno miasto? Teraz nie pamiętam, ale coś z Zagraj Sławieńców, wydają się starszych emigrantów. Fajnie zobaczyć, ale też nie za dużo. Też nie chciałbym za bardzo. Każdy, kto zwiedział. Co jak to był jakiś morderca? No, może być.
czegoż mu brak do rodziny? Rodziny. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma samotny siak pies. To miło. No, no, jak nie krzyczą, nie wyganiają, ale nie jest w możecie. A to nie jest w werkerze? Roztopliwo jest słodko, ale kurczę. Choć pomnogie, gdy... Ale może być to chodź. Teraz transcendentny smutek kładzie się na duszę. Chodźcie tutaj. Macie ochotę na piweczkę albo coś? Na co? Na piwko albo coś. Słuchaj, ja też kawę twoje z przyjemnością. Wiesz co, z przelewowego, bo tu musiałbym to odpalić, to jest za pół godziny. Nie. Z mleczkiem czy bez? A może być z mleczkiem, jeśli nie. No pewnie. Ta kawa jest lepsza z mleczkiem, powiem szczerze. A ty też, Kasia? A to zależy kiedy. Nie, wiesz co, z tego to lepiej bez mleczka, ale z tego przelewam to z mleczkiem. Super, dobra. Kasia z mleczkiem? Ja bez mleczka. Bez mleczka. Musisz zawsze pociągnąć i rozbić bank.
Żeby do toalety, to trzeba jakoś tutaj coś... Słuchaj, toaleta jest przed remontem, jeszcze czy tak sorry, tam raz zostało. Ale działa generalnie. No, tak w pierwszej potrzebie jest taka, wiesz, ale żeby to będzie elegancka, wiesz. Dobra. Tam musisz do ściany i pociągnąć się. Dobra. Przeprosić się w mordę. Ja będę próbować. Ale z pierwszej części. Ale no, zrobiłem kawkę, on poszedł. Zanim to zapiję, no. Ja sobie ją muzycy, ty no. Z sercem. Nie, ja to z tym sercem teoretycznie to poszedł. No, 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 nie, to nic nie zmienia. One no i co? Czekamy teraz na Wojtka, filmowca. Bo prosiliśmy, żeby on wiesz, może on jeszcze i żeby sam się jest zespół, który się składa z mieszkańców z różnych miast. Jak my już się spotkamy na jakąś próbę, po prostu ciśniemy rzeczy, które są w momencie. Teraz nie przygotowujemy całego koncertu, bo masz kawkę sobie tam. Dziękuję bardzo. Bo mamy właśnie... Mamy, wiesz, takie właśnie działania związane bardziej z promocją samego zespołu związane, czy właśnie jak zrobić jakiś film, czy wiesz, branie udziału w jakimś konkursie, przygotowywanie tego utworu i ten. Gdyby to był zespół, który po prostu, wiesz, spotykamy się i gramy sobie tam przy gitarze, co nam przyjdzie do głowy i tak, to by było, wiesz, to by to nie stanowiło problemu. Ale myślę, że tak, ale jak zrobimy, jak będziemy na etapie pod tytułem koncerty, no to koniecznie tutaj gramy. Jeżeli będziesz na skórę. Nie będzie zgłoszone, to po prostu zrobimy, bo tylko przyjdzie. No co, no czy to były perkusje i tak dalej. Ale perkusje były takie, wiesz, takie, nie takie pełne, chociaż też zgrali. Ja przykładam. Bo ludzie wychodzą z tym palce czy coś. Cześć. To jest Donat, to jest gospodarz tego miejsca, a to jest Wojtek. No, cała przemysł po mojej stronie. To słuchaj, to się siadaj. Od kiedy to jest? No już 5 latek. Nie. Naprawdę. Ja 5 lat będę miasta. Zaraz dzieci właśnie. Zablokowałem mnie niepotrzebnie może. Bardzo fajny fotel. No, podobno. Ja nie. No i tak. Po prostu siadaj. Mówiliśmy o tej perkusji. A, no, że zrobiłem. Teraz czwartek. Bo mamy takie czeskie czwartki, że zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca przyjeżdża ktoś z Czech przyjeżdża. Wszystkich Czech przyjeżdża. No tylko wszystko przyjeżdża. Też z perkusją, z samym składem i tak. Natomiast tylko wtedy, jak ludzie wychodzą latem, szczególnie na fajkę na przykład, no tak, i kiedy źle stają potem, wiesz, jak się nie stawali w bramie, jak stają pod oknami, to wiesz, to się zaczyna denerwować. Tak, jeżeli chodzi o muzykę, to jest on, a jest spora. Jeszcze weekend, to już ludzie, wiesz, rynek, przyzwyczają się. Poniedziałek, kto jest takie dni, że tam, powiedzmy, wygorzej znoszą. Kiedy ekscesy, powyżej półtorej dziesiątej, a do dziesiątej to jak coś się... A co graliście już?
Nie, to ja tutaj byłam miesiąc temu na warsztatach z Adamem Stolkiem. Jeszcze dalej, dalej. Pieśni. I tutaj przestaliśmy się i rozmawialiśmy. To ja tutaj weszłam, to miałam... Aha, mieszkasz mi. Okej. Dokładnie, to ja takiego właśnie wnętrza szukałam. No bo wiesz, puszczaliśmy się już chyba 3 czy 4 miesiące. Gdzie? W przestrzeni Wrocławiu. To z 5 lat zmieniał. Nikt z nas nie mógł wymyślić jakiegoś miejsca i ja wchodzę. Trochę mało miejsca. Zrozumiałem z dziedziałem. Zrozumiałem jak z dziedziałem, bo my całe lata siedzieliśmy w studni. To była naprzeciwko studni kiedyś jeszcze, czas czasów studenckich. A ten. A potem nagle mam dziurę. Super. Super, ale tutaj nie ma sensu. Nie, 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 ja skończyłem jakiś mocny. Nie, to znam, jakby nie znam, bo one spłaszczają. Tak, tak. Gdzieś tam konterki, coś się robiło porobić. Tam będzie na wiesz co, no tak, także Donat mówił, że na scenie, ale... Gdzie chcecie? No właśnie. Ale ja tak naprawdę myślałam sobie o tym, żeby to było bardziej w formie zespół jest na środku, a ludzie po prostu siedzą naokoło. Bo to nagrywamy realizację, czy to jest wasz kawałek, który jest nagrany, my nie robimy telewizji, ja to zrozumiałem. No właśnie, my rozmawialiśmy z Jankiem na ten temat, czyli z realizatorem, który mówił, że to będzie taka realizacja dźwięku na żywo jest karkołomna. Wiesz, też musieli to zrobić, nie wiadomo co, no bo to jest przede wszystkim, jeżeli byście chcieli to zrobić, to wtedy też na kilka kamer. A ja to, co myślałem z wami zrobić, to zrozumiałem, że wy po prostu gracie, mamy ten kawałek, to leci z playbacku, wiesz, ja piszę dźwięk na kamerę, ale powtarzam go kilka razy, ja wtedy to nie na kamerę mogę wam tylko zrobić, bo też jak ja sobie z pięcioma kamerami, tak, też jedna w drugą będzie wchodziła, bo to nie ma sensu. Widzisz, no tak, no i to są właśnie te tematy. Ale tu widzę, że na mnie się wszystko rozbija. Tak, nie, patrzę na ciebie, ale to wiesz. Nie, bo generalnie chcieliśmy. Na początku miało tak być rzeczywiście. A później stwierdziliśmy, że to jest tak fajnie. I w ogóle fajnie byłoby. Ale słuchajcie, to na żywo. A ja wam mogę zaproponować jeszcze jedną przestrzeń, jakbyście chcieli. Na to jest duża ogromna przestrzeń, może na kilka kamer to zrobić. Ja do moich takich przyjaciół. Powiedzmy, że to jest letnia scena pieśniarza. To takie zajedzi na Legnickiej. Nie? Wiesz, tak wiem, gdzie jest. No ja mieszkam w Zadowie. No, ale byłaś tam wytwórni? Wytwórni? Kurczę, jaki wytwórni? No, bo to jest tak, wiesz, i znane, i nieznane. No to wiesz, połowa tych testów dostatków tam zabrawana, ale generalnie tam jest podobnie jak tutaj, tylko nie ma książek, ale jest za to dużo... Aha, no to znaczy polega podobieństwo. Znaczy, jest bardzo dużo artefaktów, bardzo dużo, wiesz, no dużo takich fajnych rzeczy. Bań. No, to tu wie. Paciu, to. Okej. Chyba. No, to są fajne obrazki. Nie, tam jest naprawdę super, słuchajcie. No, mówi się, że właśnie uścia się. Myślisz? Ja jutro mam wolne. No, ale wiesz, no tutaj... Znaczy, ja mówię niezależnie. Nie, ja mówię niezależnie od tego. Ja mówię niezależnie od tego. Gdybyście go tak, jak teraz słyszę, że... Wie, że na przykład gdyby się chcieli zrobić... No, tam jest naprawdę, tam można bardzo rzeczy zrobić. Że wiesz, Kasia, to są w ogóle inne rzeczy. Tak. Wiesz, na nagranie na żywo to jest w ogóle inne rzeczy. Tam w ogóle można było robić. To jest duża rzecz. Tak jak przychodzę po prostu do was kolega i robię wam rzecz jakąś. Tak. A tutaj jest po prostu współpracy wtedy. Tam można byłoby zrobić nagranie na żywo, tam zupełnie dużo przestrzeń, wiesz. Można było jakoś tam sobie robić. No, wtedy byśmy musieli wziąć jakąś rzecz. To dobrze zrobił. No i opłacić tych innych operatorów. No ale wiesz, no i ciebie wtedy też, no bo to jest dużo roboty. No to jest, no, wtedy tak. No a tutaj to może zrobić tak kameralnie, coś fajnie, ale jeżeli zrobicie na zasadzie takie, że pewno znajomi też tutaj siedzieli dookoła różni ludzie, no to powtórzymy kilka razy tę scenę. Tak, już z kamerą poszczególnie takie, no się połączy znowu. Przepraszam, że jakbyś tylko kamer to kręcił, tak, cały czas. Tak.
ale musimy mieć jakieś jedną ścieżkę, która będzie to wszystko trzymać. Więc my robimy to z playbacku, ja ten dźwięk po prostu wkładam sobie. Zsynchronizujemy to wszystko i będziecie mieli... Macie jakiś teraz gdzieś tam coś takiego, co robiliście podglądowo, żeby pokazać? Tak, tak, że gdzieś tam David Bowie, nie wiem. Tak! Mamy. Tak? Coś na to, puśćcie ten kawałek, bo jest... Coś tego nie słyszałem. Nie słyszałem. Przesłyszałem o nim, nie? Dobrze. A słuchaj, a myślisz, że... To może ja bo z zespołem, wiesz, sobie tak ostatnio spotkaliśmy się i porozmawialiśmy, że a, super na żywo, ale to jest takie, no ma inną jakość. On jeszcze mówił, że tak ale w ogóle nie miałem wiedzy, że muszę wracać do głosu rozsądku, czyli w tym momencie stać nas na to. Mamy nagranie i tego się trzymajmy, bo jeżeli pójdziemy teraz na głęboką wodę pod tytułem nagrania tamto miejsce na Legnickiej, o którym mówisz, to znowu się odwleka coś w czasie. Zróbcie cokolwiek. No dokładnie, też tak myślę. Bo jakby my robimy właśnie ciągle, wiesz, w miejscu robimy rozpęd. Wiecie, że jesteśmy w tym samym miejscu, wiesz. Dokładnie. Przebieramy to kojot, w którym się pędzi wiatrze. Dokładnie. Czy to dobrze? Cóż, że 15 minut. Stąd to jest 10 minut samochodem. Ode mnie jesteś... Rzucisz okiem, no i możesz, wiesz, coś tam gdzieś z tyłu głowy. Ja myślę, że nawet na przyszłość. Na przykład, no. A ty mieszkasz gdzieś tam w tych ulicach? Czego? Ja w Boże mieszkam. No ja mieszkam na Kozanowie. Dla mnie to wiesz, w drodze do pracy. Super. Co by tam obliczyć? Ej! W centrum miasta, no. Tylko nie ma księżyca.